Witam wszystkich. Kisu Yang, Seat Arona FR Sapphire Blue. Szybki vlog, świeżutki. Jak widzicie, 5 luty mamy, ale dużo osób pisało do mnie z problemem programu tak zwanego Fermata Auto, czyli wyświetlania YouTube'a na ekranie infotainment przez Android Auto, przez kabel czy przez Wi-Fi. Zwał jak zwał, zależy kto ma jaki system, na co pozwala jednostka centralna. Może pokażę, żeby rozwiać wątpliwości, jak to skonfigurować, jak to podłączyć. Króciutko, bo za 16 minut zaczynam pracę. Włączmy może najpierw infotainment. Przejdźmy do Android Auto. U mnie akurat jest bezprzewodowy. Włączamy sobie tutaj ikonki. Nie wiem, czy wiecie, w tej chwili jest Android Auto w wersji 11.1.6, przynajmniej ten, który ja mam. Proszę bardzo, jak widzicie, to i tam jest część, wycinek tej tapety, a mojego samochodu, nie? To jest udogodnienie z Android Auto 11, które tutaj nam daje. Mamy tutaj fermatę Control. Zjeżdżamy poniżej, mamy fermatę FS Mirror. Mamy również fermata auto, które pokazuje nam, może kliknijmy od razu. Włącza nam YouTube'a. Bądź też jakiś inny portal streamingowy, bo możemy sobie tutaj oczywiście wybierać. Możemy sobie wejść również na internet. Następnie mamy też kolejne funkcje fermata mirror. I ona odblokuj telefon i przyznaj główne udogodnienia. Zobaczcie teraz, co się pojawia na ekranie. Tak, moje konto z YouTube'a, świetne, piękna sprawa. Ale zobaczcie, co to tak naprawdę daje. Widzicie? Ten sam ekran z telefonu pojawił nam się tutaj na ekranie. Możemy sobie oglądać zdjęcia. O, to jest mój młodszy gagatek. Różne moje tam. Ostatnio troszkę się zafiksowaliśmy na punkcie klocków Lego. Takie tam. Można sobie przeglądać. Można sobie przeglądać normalnie internet. I tutaj dzięki temu też można właśnie spojrzeć właśnie na tą fermatę auto. Fermatę auto wpisujemy download fermata auto APK. I najnowsza wersja. No, proszę. O. Najnowsza wersja w tej chwili to jest 1.9.8 i ona właśnie zawiera takie udogodnienia jak fermata mirror, właśnie tą, którą teraz w tej chwili widzicie na ekranie. Dzięki temu możemy mieć, o, teraz przerzuciło na poprzeczny. Dzięki temu możemy mieć właśnie fermatę mirror, czyli wyświetlanie na ekranie telefonu. Wyświetlanie ekranu telefonu na ekranie infotainment czy tam nawigacji. Możemy sobie różne inne opcje tutaj korzystać. Oczywiście pamiętajcie, jest jedna drobna uwaga, nie róbcie tego podczas jazdy. Tak wiem, nie powinno tego w ogóle tu być. Producent samochodu nie przewidział, ale teraz można dużo więcej z tą elektroniką zrobić, więc są takie możliwości, więc pokazuję wam. A instalujemy z tej strony fermatę 1.9.8. Następnie przejdźmy teraz do zakładki telefonu. Wyłączyłem tam. I w telefonie, już wam pokazuję, jest jedna ikonka fermata auto. Oraz jest druga ikonka z słuchawkami, fermata auto druga. I wiele osób, jak pytają mnie, co zrobić, trzeba przytrzymać przyciskiem, wejść tutaj w informacje i są powiadomienia, są uprawnienia, są wyświetlania, zmienię ustawienia systemu i zainstaluj nieznane aplikacje. Wszędzie trzeba dać dozwolono. Tylko wiele osób, pomimo tego, że to dało, dalej im nie działa. Już mówię dlaczego. Ponieważ tutaj też jest fermata auto i w tej drugiej fermacie auto również trzeba te uprawnienia wszystkie udzielić.
I tu jest największy szkopuł, który ludzie mówią, że im ta fermata nie działa. On instalują się i pojawiają się dwie fermaty auto. Jeżeli jeszcze tego nie wiecie, jeżeli jeszcze tego nie udało wam się uruchomić, to tak musicie zrobić. Jest jeszcze gdzieś tutaj fermata control, nie wiem czy ją też widzę. W niej również udzielamy wszystkich uprawnień i w zasadzie mamy tyle. Powiem wam jeszcze, jaki jest jeden problem. Jeżeli byście chcieli mieć fermatę mirror, sorry, że robię to tak, że nagrywam ekran telefonu, mógłbym wam nagrać przez program. Musicie sobie jeszcze sprawdzić informacje o oprogramowaniu i na przykład u mnie, mimo że to jest Samsung M31S, mam Androida 12. Do 13 wersji Androida działa właśnie wyświetlanie na ekranie. Zobaczcie, mogę sobie sterować. Mogę sobie wejść, nie wiem, chociażby w swojego Facebooka, jak widzicie. Polecam zresztą mój profil Arony, zapraszam serdecznie na niego również. Lajkujcie, obserwujcie. A swoją drogą już po reklamach, tak jak mówię, można sobie wrzucać tutaj różne rzeczy, nie wiem, stoimy na postoju, czekamy na kogoś, nie trzeba korzystać z ekranu telefonu, można korzystać z ekranu infotainment. Bardzo prosta instalacja fermaty, nie jest to urządzenie, nie jest to aplikacja ze sklepu Play. Kontrowersyjne może być to, czy ona jest bezpieczna do użytkowania, czy nie, ale można dzięki temu właśnie włączyć sobie o na przykład Disneya. Niestety chyba ma jakieś ograniczenia odnośnie wyświetlania, bo zobaczcie, nie chcę wyświetlić filmu, a mimo to dalej jesteśmy połączeni. Ale muzyka leci z samochodu, tak? Z głośników samochodu. Dokładnie tak. Jest kwestia chyba prawdopodobnie kolejnych aktualizacji, bo zobaczcie, albo nie posiada radio kodeków, trudno mi powiedzieć. Musiałbym jeszcze sprawdzić przy okazji, czy działa na HBO. Okej, no właśnie, zobaczcie. Tak, jest potwierdzenie, że nie wyświetla tych obrazów. To jest też ograniczenie, przypuszczam, ograniczenie pewnych aplikacji Androida. Android zapobiega śledzeniu, a tutaj jednak musi, tutaj jest, że tak powiem, śledzenie wyświetlanego ekranu, więc mamy zabezpieczenie, żeby nie powielać ekranu. Właśnie Disney ma jakieś pewnie zabezpieczenie. Musiałbym tak samo sprawdzić, czy to samo działa na HBO Max. Sprawdźmy. Okej. Zobaczcie, jest napisane kategoria wiekowa, tak, i to dalej. Zobaczcie, napisy są, ale nie wyświetla nam ekranu. Czyli jest to jakaś forma zabezpieczenia, żeby nie przechwytywać ekranu. Okej, no mamy przynajmniej jedną sprawę rozwiązaną, nie ma pełnej funkcjonalności. Natomiast nasze filmy ze zdjęć, przeglądanie YouTube'a, przeglądanie Facebooka, Instagramów, innych tam Twitterów działa nam. Więc jest to całkiem fajna funkcja, kolejna. Możemy też właśnie, dużo osób czyta maile za pomocą tego ekranu infotainment i pytały o to. Tak więc tak to się robi. I przypominam jeszcze raz, aplikację Fermata Auto dajemy uprawnienia, klikając, przytrzymując przycisk i dając tutaj uprawnienia w dwóch okienkach. Fermata Auto tutaj i Fermata Auto drugiej. Następnie, bo to też ważne, jeżeli coś nie pojawia się na ekranie, uruchamiamy ponownie telefon i uruchamiamy ponownie infotainment. Infotainment uruchamia się przytrzymując 10 sekund. Uruchamianie telefonu, wiecie, pamiętajcie opinię. No to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć. Lajki.